Witam serdecznie, Matias, jeden z tej strony. Dzisiaj dalszy ciąg przeróbki przednich hebli w Lagunie 3GT. I teraz zobaczcie sobie, możecie porównać sobie wielkość zacisku. Tarcza 320, jarzmo, zacisk, oryginał. I zobaczcie to sobie. Nie wiem, czy to będę w stanie ująć tak, żeby porównać wielkość. On jest po prostu olbrzymi w porównaniu do tego pływającego zacisku oryginalnego z Laguny 3. Wygląda to naprawdę fajnie. No, jestem ciekawy, jak to będzie faktycznie hamowało. Na pewno testy zrobię. Dzisiaj tak naprawdę oprócz tej wstępnej takiej przymiarki, żeby zobaczyć, jak to w sumie pasuje, tak naprawdę to ściągnąłem z racji dorobienia przewodu hamulcowego. Tutaj macie przewód oryginalny, ten z tym talerzykiem takim, tą osłoną, bo się kabel nie, przewód hamulcowy nie przetarł. A tu macie ten przewód, który biegnie do tego zacisku, to jest oryginalny z Audicy. Jest już troszkę powyginany. Chcę to robić tak, tutaj mocowania i przelotki w tych punktach na amortyzatorze. No, żeby ten przewód ładnie sobie biegł, żeby nie ocierał nigdzie o felgę, oponę. Tak, żeby przy skręcaniu kołami nie było z nim większych problemów. Także myślę, że sobie go nagniemy pod kątem, no może nawet 90 stopni, może 70 stopni gdzieś. Tak, żeby on sobie biegł tu i ładnie sobie wchodził na prosto, żeby nie był za bardzo pozaginany. Zagięcie będzie ten, będzie stalowy bodajże ten kawałek. No później wiadomo, będzie ten pancerz wzmacniany teflonowy z układu hamulcowego. Także nie powinien się, że tak powiem, tak mocno rozszerzać jak ten gumowy przy ostrym hamowaniu. Także tutaj no ostro walczę. Myślałem, że śruby łatwiej się będą odkręcały. Powiem szczerze, najbardziej to się namordowałem nad tymi dwoma śrubami tutaj, które jest jarzmo przykręcone do zwrotnicy. Kurczę, no nie, pistoletem pneumatykiem nie umiałem podejść. Także ręcznie to odkręcałem. Także odkręcałem, dokręcałem po paręnaście razy w tą weftę i dzięki temu później już mogłem to wykręcić, tak żeby nie uszkodzić gwintu ani śruby. Także tak to mniej więcej sobie wygląda. No i idę działać dalej. Jeszcze zobaczę, czy tarczę ze sobą wziąłem hamulcową. Jak wziąłem, to ją założę, żeby wam pokazać w całości, jak to będzie wyglądało bez koła jeszcze. No nic, pozdrawiam, Matias 1.